Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Bartek Sawicki. Oglądacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. W tym odcinku chciałbym przybliżyć Wam dynamikę astrologiczną pełni Księżyca, która będzie również zaćmieniem Księżyca w znaku Bliźniąt, która odbędzie się 30 listopada, czyli pod koniec tego miesiąca. I pełnia ta, zarazem zaćmienie Księżyca, jest częścią cyklu księżycowego, który rozpoczął się nowiem 15 listopada. I tego samego dnia mieliśmy wyjście Marsa z retrogradacji. Zapewne mogliśmy odczuć trochę takie rozluźnienie, trochę taką energię do działania, która wcześniej, przez ostatnie półtora miesiąca, nas blokowała, bądź nie dawała nam możliwości do takiego działania i życia w pewnym sensie w normalny sposób. Mars w retrogradacji oznacza taką blokadę czasami, ponieważ jego działanie jest związane z tym, żeby skupić się wewnętrznie na takiej rekalibracji swojego kierunku. Dlatego też w tym odcinku chciałbym przedstawić Wam kosmogram pełni, która też jest zaćmieniem Księżyca, dosyć silnym zaćmieniem Księżyca, i skupmy się na tym, co znaczy symbolika właśnie tego zaćmienia Księżyca w znaku Bliźniąt. Jeżeli śledzisz już ten kanał od jakiegoś czasu, zachęcam Cię do tego, abyś polubił bądź polubiła kanał, zasubskrybowała, wtedy zawsze będziesz na bieżąco z tym, co obecnie dzieje się na niebie. Zapraszam do omówienia kosmogramu tej pełni. Mamy przed sobą kosmogram, który przedstawia nam obecną sytuację na niebie, czyli przedstawia nam, gdzie wszystkie ciała niebieskie obecnie znajdują się, w jakim znaku, w którym miejscu. Jest to kosmogram na 30 listopada. Jak widzimy, wtedy Słońce oczywiście jest w znaku Strzelca, mamy sezon Strzelca, natomiast Księżyc jest w idealnej opozycji do Słońca i to oznacza właśnie to, że w zasadzie jest teraz, że dzieje się pełnia, wtedy kiedy Księżyc jest w opozycji do Słońca. I tutaj należy zauważyć również, że pełnia ta występuje w bliskiej odległości od węzłów księżycowych, które są w znakach Strzelca i Bliźniąt. Czyli tą pełnię dzieli bliska odległość od węzłów księżycowych. I zazwyczaj jest tak, i zawsze w zasadzie jest tak, że gdy mamy pełnię Księżyca, bądź też nów Księżyca, w bliskiej odległości od węzłów Księżyca, wtedy oznacza, że jest to albo zaćmienie Słońca, albo zaćmienie Księżyca. Teraz mamy pełnię Księżyca, czyli jest to zaćmienie Księżyca. I ta pełnia, ponieważ jest blisko tych węzłów księżycowych, ona jest odczuwalna i będzie odczuwalna o wiele silniej. Astrologia tradycyjna i starsze źródła związane z astrologią mówią, że zaćmienie czy to Słońca, czy Księżyca jest takim okresem często związanym z przeznaczeniem, z taką wyrocznią czegoś, że dzieje się coś, na co nie mamy czasami wpływu, że dzieje się coś, co w pewnym sensie jest nam przeznaczone, czyli jest tutaj pewien element przeznaczenia zawsze, kiedy występują właśnie zaćmienia. I mamy tutaj zaćmienie Księżyca w znaku Bliźniąt, czyli Księżyc jest w znaku Bliźniąt w opozycji do Słońca, które porusza się około 30 dni przez każdy znak zodiaku. I tutaj zaćmienie Księżyca w Bliźniętach nie może być rozważane jedynie patrząc na tylko jeden znak. W zasadzie moim zdaniem w astrologii nic nie może zostać, nie może być brane pod uwagę jako punkt, jako jeden punkt odłączony od reszty. Bo kiedyś ktoś powiedział o astrologii, że astrologia jest to nauka relacji wszystkiego ze wszystkim innym. I to jest prawda. Czyli biorąc pod uwagę tylko jeden na przykład element, dajmy na to Marsa tylko w baranie i ktoś na przykład szuka informacji na temat Marsa w baranie, ten sam element on nie jest kompletny, ponieważ znak barana, a także Mars na przykład zawsze będzie w opozycji do swojej polaryzacji, czyli na przykład jeżeli Mars jest w baranie, jest w opozycji do znaku wagi, czyli zawsze jest ten dualizm tutaj. I w astrologii tak samo jak i w życiu nie ma czegoś, co istnieje zupełnie samo. Wszystko jest w relacji do czegoś innego. My sami, jako nasza świadomość, nasza percepcja rzeczywistości, mamy relację ze światem otaczającym nas. Czyli można to zaznaczyć, że jest numer jeden, dajmy na to, czyli to, co my wiemy i to, co jest poza nami. Czyli zawsze mamy do czegoś relację. Tak samo jest w astrologii. Słońce, a także Księżyc. One stanowią taką parę planetarną. Księżyc, ponieważ on jest, krąży wokół Ziemi, Słońce jest centralnym punktem, ale Księżyc krąży wokół Ziemi, prawda? I on ma relację co do Słońca, ale i co do Ziemi również. Czyli o co chodzi? Jego cykl trwa 28 dni, ponieważ jego obrót wokół Ziemi w pewnym sensie trwa również, trwa 28 dni. Natomiast Słońce tutaj jest połączone z Księżycem w taki sposób, że poprzez jego fazy my rozumiemy wtedy, co dzieje się z energią znaku, w jakim znajduje się Słońce. Czyli porównać to można w taki sposób, że jeżeli widzimy przed sobą Słońce, gdzieś z tyłu za Słońcem, daleko, z naszej perspektywy ziemskiej oczywiście, gdzieś z tyłu za Słońcem jest zodiakalny, tropikalny znak Strzelca. Czyli symbolizm tego Strzelca, Słońce tak jakby świeci światłem Strzelca, potem podczas nowiu daje to światło Strzelca właśnie Księżycowi, a Księżyc, poruszając się około 29,5 dnia, poprzez wszystkie znaki Zodiaku, on odlicza nam czas od nowiu do pełni, którą będziemy mieli właśnie w 30 listopada i od pełni do następnego nowiu. Czyli on tą energię rozdysponowuje. I ponieważ jest to zaćmienie Księżyca i odbywa się blisko węzłów księżycowych. Węzły księżycowe, one są dynamiką tego, co oznacza Księżyc, ponieważ Księżyc często związany jest z przeszłością. To znaczy z perspektywy astrologii ewolucyjnej Księżyc to jest to, jak odczuwamy, jak odczuwamy emocje w danym teraźniejszym momencie. Ale zawsze jest to częścią węzłów księżycowych. Czyli południowy węzeł księżycowy, a on dosłownie oznacza bardzo duży stopień i wpływ przeszłości, tego jak kiedyś było i jak to zabarwia nasz teraźniejszy moment. Natomiast północny węzeł księżycowy, on oznacza to, w którym kierunku w pewnym sensie zmierzamy, bo świat jest czymś, co jest władane dualizmem. Czyli z jednego punktu zawsze idziemy do drugiego punktu. Nie cofamy się. Dlatego też nie cofamy się w czasie w pewnym sensie, ale ten czas z przeszłości on ma na nas bardzo duży wpływ. Praktycznie większy procent decyzji, jakie podejmujemy w życiu, one są związane z tym, jak odczuwamy naszą przeszłość. Czyli nie da się zupełnie odciąć od przeszłości. Przeszłość stanowi dla nas taką bazę tego, jak czujemy się i jak widzimy świat. I podczas zaćmienia Księżyca, takie jak będzie czekało nas 30 listopada, tutaj do gry wchodzi znak Strzelca, a także Bliźnięta. Znak Strzelca to jest ognisty znak, znak zmienny, natomiast Bliźnięta jest to znak powietrzny, również znak zmienny. O co tutaj chodzi? Obydwa te znaki, one związane są z tym, jak my nadajemy znaczenie rzeczywistości i jak interpretujemy rzeczywistość. I tutaj interpretacja rzeczywistości z poziomu Strzelca jest bardzo intuicyjna. Intuicja polega trochę i wychodzi trochę z tego, czym jest pamięć długoterminowa. Pamięć związana z powtarzaniem różnych rzeczy. Czyli w astrologii ewolucyjnej strzelec oznacza również prawo naturalne, tego, że wszystko jest cykliczne, że wszystko ma swój cykl i jest powtarzalnym cyklem. I z tej powtarzalności pochodzi nasza intuicja i jak to sobie przełożymy na nasze życie indywidualne, to to prawo naturalne, ten strzelec daje nam poczucie tego, gdzie jest prawda właściwa dla nas samych. Prawda pochodząca z takiego naszego doświadczenia, już przebytego życia. Czyli rok po roku mija ten czas, żyjemy i jesteśmy tak jakby rzuceni jako świadomość, jako punkt, jako świadomość, która obserwuje świat, jesteśmy rzuceni w ten wehikuł cykli. I to ponawialność tych cykli, ona powoduje, że tworzy w nas nasze przekonanie. Tworzy w nas światopogląd i to jest domeną strzelca. Natomiast jeżeli chodzi o bliźnięta, tutaj porównać bliźnięta można do takiej komunikacji szybkiej, komunikacji dynamicznej. I w przeciwieństwie do strzelca, który oznacza pamięć długotrwałą, tutaj bliźnięta oznaczają pamięć krótkotrwałą, czyli taką na chwilę obecną, na logiczną chwilę. Co ja miałem zrobić za chwilę? Co zrobiłem tuż przed tym momentem i co teraz powinienem zrobić? Logiczne łączenie ze sobą takich małych faktów, które dosłownie pomagają nam poruszać się w naszym najbliższym otoczeniu, czyli bliźnięta to jest też nasze najbliższe otoczenie w pewnym sensie. I mamy zaćmienie Księżyca w znaku Bliźniąt na północnym węźle księżycowym. Te węzły księżycowe, one silnie związane są również z tematami związanymi ze szczerością, z mówieniem prawdy, z takim posiadaniem ugruntowanego takiego światopoglądu w pewnym sensie. Dlaczego o tym mówię? Bo tutaj tuż przed pełnią Księżyca, czyli zaćmieniem Księżyca, będziemy mieli wyjście również Neptuna z retrogradacji. A Neptun, tak się składa, jak widzimy, od długiego czasu jest już w kwadraturze do węzłów księżycowych. Czyli czym jest teraz Neptun i co on powoduje i jak on wpływa na węzły księżycowe. Neptun, on pomaga nam dosłownie, nie jest do końca iluzją. Czasami ludzie, jest iluzją w pewnym sensie, ale tutaj działanie Neptuna na węzły księżycowe pomaga nam rozwiać iluzję, czyli zrozumieć, które z naszych przekonań, które z informacji w zasadzie, bo zaćmienie mamy w znaku bliźniąt, na północnym węźle księżycowym wskazuje bardziej na skupienie się na bliźniętach. Jakie informacje, jak w zasadzie narracja wszystkiego tego, co dzieje się obecnie na świecie, a dzieje się bardzo dużo, jak wiemy. Jak ta narracja związana jest z prawdą naszą indywidualną. Czyli co my na poziomie indywidualnym, co każdy z nas z osobna myśli na temat tego, co się obecnie dzieje. Neptun związany jest również z tym, co ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. On wpływa na węzły księżycowe w taki sposób, że widzicie, niektórzy ludzie, mimo że jakieś komplikacje były na przykład w liczeniu głosów i tak dalej, oni w ogóle ignorują to w pewnym sensie. Ignorują fakty. Możliwe, że nie jest to fakt, ale to dzieje się na taką skalę w połączeniu z tym, co kreują teraz media tam w Stanach Zjednoczonych, to bardzo silnie wpływa na to, jak ta informacja do nas dociera. I ta informacja musi być w pewnym sensie sprawdzona teraz przez nas samych, abyśmy nie zostali przypadkiem wpędzeni w taki iluzoryczny w pewnym sensie świat, który został wytworzony, tylko wykreowany po to, żeby ktoś inny mógł mieć na tym korzyści. Oczywiście mówię tutaj, że o tym, żeby odcedzać dosłownie wszelkie informacje od tak jakby swojej prawdy, czyli filtrować je na swój własny rozum, filtrować wszystko, co tak naprawdę teraz czytamy, bo ta informacja jest wszędzie. Social media teraz coraz silniejsze są, spowodowane to jest oczywiście tym całym lockdownem i widzimy, że dużo osób teraz również zaczyna tworzyć, zaczyna pojawiać się w internecie w pewnym sensie. To jest oczywiście pozytywny czynnik, ale musimy zrozumieć, że im bardziej człowiek jako jednostka łączy się do tego kolektywu, tego, co nas wszystkich łączy, do tej informacji, która w pewnym sensie jest symbolizowana przez internet również, tym bardziej będziemy musieli dbać o swoją indywidualność, o to, co dla nas jest prawdziwe, bo istnieje ryzyko tego, że po prostu popłyniemy z prądem, a z prądem płyną tylko te śnięte ryby w pewnym sensie. Czyli powinniśmy cały czas myśleć po swojemu i nie bać się również mieć takiej twardej perspektywy i swojej prawdy w pewnym sensie, perspektywy rzeczywistości po swojemu. Z reguły jest tak, że ta intuicja strzelca, czyli ta prawda, ona pochodzi z poziomu ciała, czyli często związana jest z tym, co kiedyś przeżyliśmy, z tym, co odczuliśmy kiedyś w przeszłości. Oznacza to, że co intuicyjnie czujemy, jest właściwe dla nas. W przeciwieństwie trochę do bliźniąt, bo bliźnięta to jest taki często komunikacja szybka, którą szybko się również zapomina. Można to porównać do takiej trochę czasami plotki. Czy poszła weter plotka, wielki był szum na temat tej plotki, jednego dnia, drugiego dnia być może wszyscy zapomnieli. Ale co się dzieje? Ta plotka wywołuje wtedy takie uczucie i te wszystkie plotki, te małe informacje, one odkładają się w znaczeniu naszej prawdy indywidualnej, którą oznacza strzelec. Czyli to zaćmienie księżyca to jest moment kulminacyjny tego cyklu, który zaczął się w znaku Skorpiona. I ten nów 15 listopada był w sekstylu do Jowisza. Uwaga, Jowisz włada strzelcem. Czyli rozpoczął się proces od 15 listopada związany z tym, abyśmy mogli dosłownie zrozumieć, jak ważne jest mieć swoją prawdę, jak ważne jest mieć takie swoje zdanie na temat świata. I często my boimy się mieć swoje zdanie, zwłaszcza jeżeli to zdanie, ta perspektywa nie podziela tej perspektywy zbyt wiele osób. Jest to oczywiście spowodowane potrzebą takiej przynależności do grupy, bo jeżeli ktoś na przykład ma inną perspektywę, to już wiecie, grupa może go nie akceptować. Jest to naturalne tak jakby zachowanie człowieka. Człowiek lubi czuć przynależność do czegoś większego, ale istnieje problem, bo jeżeli ta przynależność do czegoś większego jest kompensowana w postaci no właśnie pójścia na kompromis i takiego poświęcenia swojej własnej prawdy, no to wtedy to nie do końca jest dobre dla jednostki, prawda? Czyli zaćmienie księżyca w znaku bliźniąt. Ono jest momentem oczywiście kulminacji. Możemy, ponieważ to zaćmienie, obserwowałbym bardzo czujnie to, co pod koniec listopada, na początku grudnia będą nam chciały powiedzieć media. To jakie informacje będą w mediach, a co będzie działało się na takiej prawdziwej, tak jakby płaszczyźnie. Bo media mają naturę tego, że one wałkują jeden temat i wałkują przez kilka dni i ten temat nam osiada w głowie, ale za kurtyną wszystkiego ludzie podejmują decyzje. Są podejmowane różne decyzje, czyli należy być moim zdaniem tutaj w tych ostatnich dniach listopada dosyć czujnym. Jeżeli chodzi o indywidualne działanie tego zaćmienia księżyca po prostu na nas wszystkich. Uwaga, tutaj dzieje się kolejny ciekawy aspekt, bo podczas tej pełni Uran będzie w opozycji do do Wenus, która będzie w znaku Skorpiona. Wenus, tak się składa, włada również bykiem, w którym jest Uran. Czyli mamy tutaj wzajemną zależność. Uran jest planetą, która wolno się porusza. Od długiego już czasu sobie siedzi tutaj w znaku byka i posiedzi jeszcze ładnych parę lat. On chce dosłownie obudzić nasze postrzeganie tego, czym dla nas są takie jakby wartości, co stanowi i co buduje nasz system wartości, który oparty jest również w dużej mierze na przetrwaniu, na możliwości przetrwania, bo jeżeli ja czegoś potrzebuję do przetrwania, to oznacza, że to ma dla mnie wartość. Tak się buduje system wartości. Jeżeli muszę przetrwać, jeżeli na przykład potrzebuję pożywienia do tego, żeby przetrwać, stanowi dla mnie pożywienie wartość. Co muszę zrobić, żeby mieć pożywienie? Muszę iść do pracy, muszę zarobić pieniądz, żeby móc sobie kupić to pożywienie, które umożliwia mi przetrwanie. Tak działa znak byka. I widzicie, byk jest władany przez Wenus. Czyli w pewnym sensie mamy teraz Wenus w znaku Skorpiona, w przeciwieństwie byka. Czyli znowu, w astrologii nic nie dzieje się patrząc tylko na jedną stronę danego aspektu, bądź wybierając tylko tak jakby taką małą informację, mały jeden szczególik z horoskopu i opierając na nim tak jakby swoje zrozumienie i stawiając tak jakby tezę. Nic nie dzieje się tylko z jednej strony. Tutaj mamy silnie również podczas pełni aktywowaną oś Wenus, a także Skorpiona. Czym jest Skorpion? Skorpion przede wszystkim on oznacza możliwość połączenia swoich zasobów z kimś innym po to, żeby powstało coś nowego. Bardzo prosta sprawa, jeżeli chodzi o przetrwanie byka. Zarówno byk, jak i Skorpion włada tak jakby procesem reprodukcji. Czyli zarówno kobieta musi dać coś od siebie, jak i mężczyzna. Czyli dzielimy się swoimi genami w pewnym sensie po to, żeby mogło powstać coś nowego. I ten proces, tego dzielenia się genami, tak zwanej metamorfozy, jest tutaj w znaku Skorpiona. Jest symboliką znaku Skorpiona. Gdy mamy Wenus w Skorpionie, przede wszystkim to podkreśla nasze relacje z innymi, ale również bardziej, nie relacje z innymi, ale Wenus tutaj wskazuje bardziej na relację z samymi sobą. Bo Wenus również włada znakiem wagi, który oznacza relację z innymi. Ale gdy jest w opozycji do Urana teraz, Urana w byku, Uran w byku chce dosłownie zwrócić uwagę na to, jak my sami pobudzamy swoją wartość, jak sami budujemy nasz system wartości. I Wenus tutaj w Skorpionie może być również związana z tym, aby w pewnym sensie zaobserwować, w jaki sposób dysponujemy swoimi zasobami. Czyli oznacza również Wenus w Skorpionie bardzo silnie pieniądze, wszelkiego rodzaju aktywa, rzeczy związane z ruchem wartości. Czyli jeżeli chodzi o personalne znaczenie, musimy w pewnym sensie zaobserwować, w jaki sposób spędzamy swoje wartości, czyli w jaki sposób wydajemy pieniądze, w jaki sposób i komu w zasadzie oddajemy swoją uwagę i czemu również. Bo uwaga, czyli nasze tak jakby nasz czas, jaki poświęcamy, na czym się skupiamy, to też jest wartość. I Wenus w Skorpionie, jeżeli chodzi o relacje, ona oznacza to, że zazwyczaj w relacjach intymnych dla mnie Skorpion jest takim archetypem, który oznacza małżeństwo również. Nie waga. Waga to są relacje ogólnie, podejście do ludzi ogółem, jakie mamy. Natomiast Skorpion, ponieważ tam już się pojawia intymność i wzajemne zobowiązanie jakieś, jakaś umowa. W Skorpionie ten Wenus dotyka również właśnie ten Uran dotyka, ta opozycja Urana i Wenus w Skorpionie dotyka naszych takich bliskich relacji. Czyli jeżeli jest coś do przegadania, jeżeli jest coś do wyjawienia komuś, bo pamiętamy, że zaćmienie jest w znaku bliźniąt, to jest dobry moment na to, żeby to zrobić, bądź w zasadzie być szczerym w stosunku do siebie samych i nie ukrywać w zasadzie tej prawdy, ponieważ podczas zaćmienia w bliźniętach, no to tutaj ta prawda sama w sobie może zostać zrealizowana przez jedną bądź drugą stronę związku jakiegoś. Wszelkie również kwestie dzielenia się swoimi zasobami z osobami, które kochamy, z którymi jesteśmy w jakiś sposób związani, to również tutaj mogło być podkreślone. I uwaga, Uran w opozycji do Wenus. Uran przede wszystkim chce takiego wyzwolenia się. On zawsze tam, gdzie jest, jest tak jakby związany z takim odrzuceniem przeszłości, odrzuceniem tego, jak wpływała na nas przeszłość. Bo my mamy, tak jak wspomniałem na początku, mamy naturę taką, że często powtarzamy cyklicznie to, co stanowi dla nas bezpieczeństwo. Urana zadaniem jest to, żeby to zburzyć trochę, żeby wyzwolić nas z tej powtarzalności, z tych przywyków takich. I tutaj na przykład to moim zdaniem również związane jest z tym, jak dzielimy się swoimi zasobami z innymi. Czyli w pewnym sensie warto jest zaobserwować właśnie, w jaki sposób wychodzimy do innych, w jaki sposób wchodzimy również w różnego rodzaju projekty, związki, czy to towarzyskie, czy to biznesowe z innymi. Czyli jeżeli wcześniej na przykład ktoś nie miał tak jakby chęci nawiązywać kontaktu z innymi, działać, dzielić się, ponieważ nie czuł, że to może dać mu jakiś tak jakby zwrot w pewnym sensie, to zaćmienie może pokazać, że jest zupełnie inaczej. Bo pamiętamy, że podczas zaćmienia Księżyca w pewnym sensie to, co jest pokazywane, to, co zaćmienie ukazuje podczas zaćmienia Księżyca, to jest ta, w przeciwieństwie do zaćmienia Słońca, to jest ta ukryta sfera naszych emocji, ukryta sfera naszych przeżyć, czyli to, co kotuje się w nas, co czasami jest niewypowiedziane, co czasami należy zakomunikować i zrozumieć, ale nie mamy czasami odwagi do tego. I zaćmienie Księżyca również porusza tak jakby bardzo taką animalistyczną naturę człowieka, bo Księżyc ma to do siebie, że on włada naszymi trochę takimi, nie instynktami, ale włada takim przeczuciem animalistycznym w pewnym sensie. Włada naszym takim kolektywem, jak w zasadzie używamy emocji. Czyli tutaj zaćmienie Księżyca dosłownie powoduje, że ten Księżyc w pewnym sensie będzie te emocje teraz podczas zaćmienia Księżyca należy obserwować, bo one są bardzo zburzone i często mogą w pewnym sensie wybuchnąć. Zwłaszcza po tym, zwłaszcza dlatego, że podczas nowiu, który jest częścią tego cyklu, mieliśmy Marsa również i wyjście Marsa w Baranie z retrogradacji. Czyli on daje nam takie działanie podczas tego nowiu i teraz to działanie buduje się na bardzo takiej emocjonalnej płaszczyźnie. Czyli istnieje ryzyko, że za bardzo na przykład, że zakomunikujemy coś komuś bardzo raptownie, w bardzo taki nieprzewidywalny sposób. I również napięcie jest w relacjach. Wenus w opozycji do Urana. Czyli jest duża nieprzewidywalność i moim zdaniem tutaj warto dosłownie kontrolować swoją komunikację, swój język, bo czasami widzicie, jak to mówią, ktoś potrafi powiedzieć coś komuś, co znacząco może zmienić relację z tą osobą, czyli ktoś może mieć bardzo cięty tutaj język i to jest zwłaszcza zaznaczone, ponieważ mamy też Merkurego w znaku Skorpiona, czyli tu jest bardzo taka przeszywająca komunikacja, bardzo, jakby to powiedzieć, taka dosadna komunikacja, i jeżeli to zostanie użyte w zły sposób, to to może narobić trochę szkód, ale miejmy nadzieję, że w zasadzie ja mam nadzieję, że moi widzowie są rozsądni, że po prostu coś z tego wyciągają, że jakąś wiadomość, jakiś przekaz tutaj jest. Ja sam staram się stosować do tego, co dzieje się na niebie. Sama świadomość często, nawet tego, kiedy jest pełnia, kiedy jest jakiś trudny aspekt, długi aspekt, jakieś planety, na przykład tak jak teraz Marsa, kiedy jest nów, i zwłaszcza jak konfiguracja obecnych tranzytów wpływa na czyjś kosmogram urodzeniowy, to jest również istotne, ponieważ bezpośrednio, jeżeli na przykład taka pełnia miałaby miejsce na czyimś ascendencie, bądź na przykład na czyjejś Wenus, która też jest obecnie silnie podkreślona, widzicie, wtedy te tranzyty, one aktywują to, co dzieje się w czyimś horoskopie urodzenia. Czyli warto jest, moim zdaniem, znać swój horoskop urodzenia. Dlatego też slogan tego kanału i motto to jest to, jak być swoim własnym astrologiem, ponieważ to umożliwia nam dosłownie nawigację. Nawigację tego, co się z nami dzieje. Co dzieje się z nami wewnątrz, z naszymi emocjami, z podejściem do życia, ale również to, co dzieje się w tej masie społecznej, w tym kolektywie. To jest właśnie, moim zdaniem, najlepszy sposób na to, żeby stosować astrologię i być w sumie świadomym tego, jaka jest obecnie jakość czasu na niebie, czyli w jakiej jakości czasu żyjemy, w jakiej wodzie, że tak powiem, pływamy. Moi drodzy, ja Wam życzę spokojnego zaćmienia Księżyca w znaku Bliźniąt. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą ze mną, chcielibyście przeczytać może jakiś artykuł, bądź bardziej interesuje Was takie zaplecze nauki, astrologii. Wszystkie te informacje na ten temat możecie znaleźć w linku, który jest podany w opisie. Ja Wam życzę jeszcze raz pomyślności i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, powodzenia.